Bartek z kanału Brickstrix. W dzisiejszym odcinku otworzymy sobie cztery pozostałe pluszaki z serii Happy Meal. Na razie mamy dwa, czyli Super Girl i Super Man. Dla przypomnienia pokażę, jak one wyglądały. Ale dzisiaj, żeby było troszkę ciekawiej, będziemy losować te pluszaki. Mam dzisiaj pozostałe cztery, bo w serii jest aż ich sześć. Dwa już otworzyliśmy, czyli Superman i Supergirl. Przed chwilą je widzieliście. Dzisiaj otworzymy sobie Flash, Wonder Woman, Robin i Cyborg. Zapraszam. Włożymy je sobie do torby. Flash, Robin, Wonder Woman i Cyborg. Ja nie będę patrzeć oczywiście. Tutaj wymieszamy. Uwaga. Kogo najpierw? Robin. Dobrze. Robin to... Robina wylosowaliśmy, więc go właśnie otworzymy. Robin to był pomocnik Batmana i pomagał mu, żeby pokonać Jokera. A pomocnik Batmana. Pewnie się zapytacie, skąd mam te pluszaczki? Otóż właśnie też z Happy Meala, tylko że z poprzedniej serii zabawek. Nie robiłem openingu, ale sobie oczywiście kupiłem. Uwaga. Jak wygląda? Wow, ale fajne. Ma takie majteczki zielone. Pomocnik Batmana, jeżeli dobrze wiem. Tak, nawet ma tutaj swoje takie logo. R, Robin. I czy jest znaczek? Tak, jest znaczek Happy Meala tutaj. Tutaj ma też R. Takie ubranko zielone jest ubrane. Ma maskę. I to jest pomocnik Batmana. Pluszak numer dwa to... Flash! Flash to jest człowiek szybkości, chyba tak to się mówi. On jest bardzo szybki, bo kiedyś, kiedy był normalnym człowiekiem, pracował w jakimś laboratorium i akurat, nie wiem, znaczy to jest chyba możliwe, ale walnął piorun przez okno i zwalił jakieś mikstury na niego i się stał człowiekiem szybkości. Wow, ale takie czerwone ubranko, właśnie jest ubrany w czerwone ubranko, ma na brzuchu błyskawice. Tutaj ma takie, nie wiem co to, antenki z boku, nie wiem. Teraz trzecia. Przedostatnia w dzisiejszym odcinku, czy to będzie Cyborg, czy Wonder Woman. I hop! Cyborg, czyli ostatnia będzie Wonder Woman, albo ostatni. Cyborg to pół człowiek, pół robot. Urodził się jako normalne dziecko u naukowców i był ciężko ranny któregoś dnia, więc ojciec musiał mu tak wstrzyknąć jakieś mikstury, jakieś rzeczy i właśnie stał się trochę robotem. Jak wygląda? Ale fajnie. Tutaj ma taką kamerę. Tutaj widać na twarzy, że pół człowiek to i robot. Tutaj ma taki jakiś skaner,
kto wie. Jest ubrany w szare ubranko, jeżeli można to nazwać. Nie ma peleryny, dobra. To jest różnica. O, Flash też nie ma. Dziwne. A Wonder Woman powinna mieć. No nie wiem. Ale oczywiście Wonder Woman ma? Nie no, chyba nie ma. Nie wiem. Wonder Woman to jest wojowniczka. Tada! No nie ma. Ma czarne włosy. Tutaj ma taką gwiazdkę. Jest ubrana. Taki jakby strój kąpielowy. Nie wiem jak to nazwać. No ale ma takie jakby kąpielówki. Może. Ma czarne włosy. Ale fajne. Ma logo swoje. Zobaczcie. A Flash ma jakiś? Tak, ma błyskawice. Jeszcze nie sprawdziliśmy cyborga. Śmieszne. Takie te. Teraz zobaczcie, jak wyglądają te wszystkie figurki obok siebie. Właśnie widzimy wszystkie figurki, czy pluszaki trafione w dzisiejszym odcinku. Czyli Robin, Cyborg, Flash i Wonder Woman. Pamiętajcie o... łapce w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem. Właśnie, jeżeli zostawicie dużo łapek w górę, to może pokonamy razem z Batmanem Jokera. Tak, koniecznie zostawcie te łapeczki i subskrypcje. Oczywiście, Supermanie, chodź. Może ty ich też przekonasz. Zostawiajcie dużo łapek w górę i subskrypcji. Cześć, żegna was cała ekipa, czyli ja, Superman, Supergirl, Flash, Cyborg, Wonder Woman i Robin. Wchodźcie też na następne odcinki. Pa, pa.